każda z osób się króciutko przedstawia. Ja jeszcze chciałam zapowiedzieć, że oddam głos wszystkim autorom tych tekstów. Chciałam powiedzieć, że autorzy, pan Kurzulek, który przekładał wiersze, zaprezentują po dwa wiersze po przedstawieniu się. Także proszę teraz wizytówka, a za chwilę posłuchamy spokojnie prezentacji wierszy. Witam Państwa z mojej strony. Myślę, że Dorota powiedziała, pisze wiersze. No zaczęłam w sumie później pisać te wiersze swoje, jak na obu ludzie zaczynają za młody, a troszeczkę później. No ale jeszcze 10 lat piszę i właśnie zaczęłam po prostu w pewnym momencie siebie wyrzucać to, co mi właśnie bardzo boli, to, co mnie cieszy. Także zabieram w swoich wierszach, to można powiedzieć, moja dusza, moje serce, prawda? To nie było nic na siłę. Ja zaczęłam pisać tylko to, co w danym momencie właśnie coś, co mocno poczułam, zaczęłam to przelewać na papier. No i jak to wyszło, to Państwo sami macie okazję zobaczyć. A już jak spotkałam właśnie Sławę, jak zobaczyłam jej obrazy, to nawet zszokowana byłam, jak można, że oglądając jej obrazy, od razu przychodziły na myśl mi konkretne wiersze, które po prostu ja od razu widziałam. Tą treść, którą ja ujęłam w swoich wierszach, to od razu zobaczyłam na tych obrazach. I tak jakby właśnie, no, tak, takim sposobem, żeśmy tutaj wspólnie jakoś doprowadziły do tego, żebyście też mogli Państwu, żebyśmy mogli się podzielić tymi naszymi wspólnymi wrażeniami, naszymi odczuciami. Dziękuję.